Dirty Trumpet to jedna z największych i najbardziej tajemniczych zagadek Half-Life'a i gier wideo. Cechuje się ona tym, że nikt nie wie, o co rzeczywiście chodzi w tym pliku audio, jakie ma znaczenie fabularne dla serii Half-Life i czy w ogóle takie ma, skąd pochodzą sample użyte w tym pliku dźwiękowym i dlaczego jest tak strasznie niepokojący. Przez właśnie te niewiadome ten plik zyskał miano kultowego. Często możemy go usłyszeć w memach i jest do dzisiaj częstym tematem wielu dyskusji w fandomie. Cześć moi drodzy, ja nazywam się Paweł Artur i witam was w kolejnym długo wyczekiwanym filmie z Half-Life'a, na który czekał sam prezydent. Dziś postaram się odpowiedzieć na te pytania i rozwinąć temat, który zapoczątkował Tyszko, do którego bardzo gorąco zapraszam, a teraz bez przedłużania zapraszam do filmu. Ale chwila. Zanim zacznę odpowiadać na te pytania, potrzebujecie trochę tła, aby zrozumieć, o co w ogóle chodzi. Dirty Trumpets możemy usłyszeć podczas rozdziału 10 Half-Life 2 Anti-Citizen 1. Audio to gra ze schowanego do telewizora, na którym możemy zobaczyć Jimena stojącego na jakiejś łódce, nie wiem co to jest, a za nim kruka. Jeśli podejdziemy bliżej, Jimen poprawia krawat, telewizor się wyłącza, a dźwięk przestaje grać. I szczerze mówiąc, to tyle. No to taki mały easter egg. Ale może to właśnie nie jest easter egg. Widzicie, Half-Life raczej nie słynie z easter eggów i ma ich dość mało. Jeśli coś jest w tej grze, to ma mniejsze bądź większe znaczenie fabularne. Ewentualnie jest to jakiś ukłon w stronę twórców i sądzę, że w tym przypadku jest tak samo. Przeczuwam, że Radio 1 MP3 może mieć jakieś znaczenie fabularne, więc skoro wy mniej więcej już wiecie, o co chodzi, ja mogę przejść do odpowiadania na te pytania. Na początku, skąd w ogóle wziął się ten plik? Dirty Trumpets, albo raczej Radio 1 MP3, jak mówią pliki gry, to zlepek dwóch plików audio od twórcy 0G. Is That The Door, tytułowy Dirty Trumpets oraz głos kobiety wydający różne słowa, a sam dźwięk brzmi tak. Posłyszę się tutaj jakże profesjonalne stwierdzenie opisać moje odczucia po słuchaniu tego pliku. Siedzę na chacie i płaszczę pizdę. Teraz pojawia się pytanie, czemu on jest tak strasznie niepokojący? Na to raczej nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Half-Life miał zawsze coś sobie z horroru, jak nie cały Ravenholm, to świadomi ludzie jako zombie albo prawdziwe ludzkie trupy. W każdym razie, być może w taki sposób twórcy chcieli wprowadzić jakiś niepokojący element do ogólnie panującego chaosu w tym levelu. Zwrócić uwagę na właśnie ten telewizor, albo nigdy do takiego zamysłu nie było, a my po prostu odbieramy ten plik świadomie za niepokojący przez naprawdę dobrze skomponowane audio. Okej, skoro ogarnęliśmy sobie te mniej ciekawsze pytania, teraz możemy przejść do czegoś bardziej interesującego. Jakie ten plik ma znaczenie fabularne? Na to też na chwilę obecną nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, która by kogoś usatysfakcjonowała. Inni mówią, że to tylko easter egg, a inni, że może rzeczywiście coś w tym pliku audio jest ważnego, bo inaczej nie znalazłoby się w grze i nie towarzyszyłaby temu tak ważna postać jak Jimmer. Tak jak wcześniej wspomniałem, osobiście uważam, że tutaj coś może być związanego z fabułą gry i teraz przedstawię wam trzy najciekawsze teorie z tym związane. Teoria numer 1. Alex próbuje się skontaktować z Gordonem przez słaby przekaźnik radiowy. Szczerze mówiąc, nazwa teorii tłumaczy, o co w niej rzeczywiście chodzi. Alex próbuje się skontaktować z Gordonem przez radio, ale radio jest w słabym stanie. I tutaj na pewno nam się zgadza damski głos, ale dlaczego widzimy Jimena? I po co go widzimy? Co próbuje przekazać nam Alex i co robi Jimena na tej łódce? Tutaj niestety mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Teoria numer 2. Gordon, Jimen, can you hear me? To jest jedna z najpopularniejszych teorii dotyczących Radio 1 MP3 i jest to teoria, która próbuje nam wytłumaczyć, co mówi kobieta w tym pliku audio. Jeśli odwrócimy Radio 1 MP3, możemy usłyszeć kobiety, która mówi Jimen, Gordon, can you hear me? I szczerze mówiąc, ja nic nie słyszę. I nawet nie mogę się przymusić, aby to usłyszeć. Być może jest to McGurk Effect, czyli jeśli będziemy myśleć wystarczająco mocno o jakimś wyrazie, to w końcu go usłyszymy. Tak jak w przypadku fenomenu Green Needle Brainstorm. Ale mimo wszystko, tak jak w przypadku teorii pierwszej, na jedno pytanie mamy odpowiedź, a na resztę nie. I zostajemy praktycznie z tymi samymi pytaniami. Teoria numer 3. Everyone is dead. Jest to jedna z moich ulubionych teorii, więc o co w niej chodzi? Jak wcześniej wspomniałem, głos kobiety mówi jakieś słowa. Dlatego ktoś wywnioskował, że może mówić dead, everyone is dead. I to jest akurat rzecz, którą jestem w stanie usłyszeć. Pytanie brzmi, kto umarł? Tutaj jest wiele interpretacji, na przykład radiokomunikacja z Black Mesa mówiąca, że wszyscy umarli, lub radiokomunikacja podczas 7-godzinnej wojny z kombinatem, albo jakiś radioczater rebeliantów. Z czego sądzę, że pierwsza i druga opcja są bardziej prawdopodobne niż ta ostatnia, przez to, że widzimy Jimena, który jest mocno związany z tymi wydarzeniami. Ale dalej nie mamy odpowiedzi na to, czemu Jimen się tam znajduje,
na tej kurwa łódce. Kolejna teoria dotycząca Everyone is Dead związana jest ze statkiem Borealis, który przewoził technologię związaną z teleportacją. Statek ten miał odegrać kluczową rolę w fabule Half-Life'a. Dodatkowo ten dźwięk gra w Path to Borealis, a Jimmy stoi na łódce, być może obserwując wydarzenia z Borealis. Wtedy i samo Radio 1 MP3 miałoby sens, ponieważ rzeczywiście każdy był martwy na Borealis. Wtedy i sam kruk symbolizujący prawdopodobnie śmierć miałby sens. Więc czy to jest definitywna odpowiedź? Niestety nie. Pomimo tego, jak genialnie brzmi ta teoria i ile rzeczy łączy się w całość, to istnieje jeden duży problem. Path to Borealis nie jest w oficjalnym soundtracku Half-Life 2, a fanowskim remiksem. Niestety to rujnuje całą tę teorię, a szkoda, bo wtedy mielibyśmy odpowiedź na to męczące od tylu lat pytanie. Jak widzicie, nawet po tych teoriach budzi się więcej pytań niż odpowiedzi, ale odrzućmy teraz niewiadome i przyjrzyjmy się faktom. Po pierwsze, widzimy G-Mana. Po drugie, w tle jest głos kobiety, która ma podobny głos do Overwatchu i która mówi jakieś słowa, ponieważ możemy usłyszeć wydźwięk litery D. Po trzecie, G-Man stoi na jakiejś pierdolonej łódce. Po czwarte, to nie jest jedyny raz, kiedy słyszymy ten plik dźwiękowy. I po piąte, Valve dodał głos kobiety, ponieważ w oryginalnym audio nie było głosu. Jedyną rzeczą, którą wam powiedziałem i której nie rozwinąłem, jest podpunkt czwarty. Więc gdzie jeszcze słyszymy ten dźwięk? W Half-Life Alyx, kiedy ustawimy radio na odpowiedniej częstotliwości. I to o wiele ciekawsze, w trakcie gry i kiedy Gordon umrze, możemy usłyszeć rebelianta, który nuci właśnie tą melodię. I can't get this tune out of my head. I z jednej strony wszystko prowadzi do niczego, być może to jest jakiś zwykły easter egg, ale z drugiej strony wszystko wygląda też na to, że Valve chciało, aby ten plik się jakoś wyróżniał, aby ktoś zwrócił na niego uwagę. I dlatego rozwikłanie tej tamicy jest tak okropnie trudne, bo z jednej strony wszystko prowadzi do niczego i również do czegoś. W każdym razie, te odkrycia i informacje, które zebrałem w tym filmie, mogą nas doprowadzić do czegoś ciekawego i dają mi nadzieję, że może rzeczywiście to wszystko ma jakiś sens. Ale czy tak jest? Nie wiem i nie bierzcie tego, co ja mówię, też za pewne, że rzeczywiście Radio na MP3 ma jakieś znaczenie fabularne, bo tak może w ogóle nie być. Zachęcam was wszystkich do zostawiania swoich własnych teorii w komentarzach, albo do dalszego szukania poszlak dotyczących tego dziwnego pliku audio. Ale jeszcze zanim skończę. Chciałbym pozdrowić tych super kolegów, którzy zdecydowali się na wspieranie mojego kanału, a jest to Cox, Agresywny Pączek, Wojank 30 oraz Michu. Dziękuję wam chłopaki za wspieranie mnie. A jeśli ty chcesz być pozdrowiony przeze mnie na końcu jakiegoś filmu, albo dostać inne bonusy, które możesz przeczytać klikając ten przycisk poniżej, albo dostać rangę na Discordzie i się tym przyflexować swojemu tacie, że nie masz rangę na Discordzie, to możesz teraz mnie wesprzeć za 5 zł. Także to było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że film wam się spodobał i oczywiście zapraszam do Tyszka, który zapoczątkował to i wzbudził we mnie ponowną chęć do zagłębienia się w Radio 1 MP3. Starałem się tym rozwinąć i tak dalej, ale mimo wszystko chcę, abyście obejrzeli jego film, ponieważ on też ma parę ciekawych informacji. Także no, kocham was bardzo mocno, mam nadzieję, że film wam się spodobał, trzymajcie się i widzimy się za niedługo. Pa, pa!